Powiem tylko tyle o sobie, że jestem pastorem zboru, który nazywa się Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna. Jestem tam pastorem 14 lat. I widziałem początki tego zboru. Po dziedzinie jestem tam pastorem. Rozpoczynaliśmy od jednej osoby, którą było ja. Dzisiaj jest to społeczność, która gromadzi około 150 osób. A chciałbym, żebyśmy czytali dzisiaj Boże Słowo z Ewangelii według świętego Jana z rozdziału 17. Jak pewnie niektórzy z nas zorientują się, to jest ostatnia modlitwa Jezusa, która została tak obszernie zapisana w Bożym Słowie. Kiedy kończymy czytać tę modlitwę, zaraz później znajdujemy Jezusa pojmanego, osądzonego i powieszonego na krzyżu Golgoty. Tym bardziej powinniśmy zwracać uwagę na słowo, które Pan Jezus pozostawił tuż przed swoją najczęstszą śmiercią. Gdybyśmy czytali ten fragment Bożego Słowa na tyle długo, na ile wytrzymacie i na tyle długo będziemy go komentowali, na ile ja mogę bardzo długo mówić, o mnie chodzi, ale nie tak długo jak Paweł, który mówi do późnej nocy, jeden z młodzieńców wpadł do okna. Jak widzicie, źle się to skończyło pozornie. Został przywrócony do życia. Nikt na oknie nie siedzi, więc możemy bezpiecznie kontynuować. Spójrzmy do Bożego Słowa. Czytamy od wersetu 1-17 rozdziału. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Ten werset zawiera w sobie niesamowity potencjał. Potencjał czegoś, czego szuka wielu ludzi. Niekoniecznie akurat w uczniostwie Jezusa. Mianowicie jest mowa o uwielbieniu. Jest mowa o chwale, jest mowa o czymś, co jest dla wielu tych serc czymś bardzo bliskim. Wielu ludzi chciałoby być uwielbionymi, wielu ludzi chciałoby być wyniesionymi. Wielu ludzi chciałoby sprawować niekwestionowaną władzę i cieszyć się ogromnym szacunkiem. Jest tylko jeden problem. Obierają niewłaściwą drogę. Jezus, który modli się uwielbić Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie, mówi o zupełnie innym uwielbieniu i zupełnie innej drodze. Jest to wskazówka dla nas. Zanim Jezus rozpoczyna swoją modlitwę, mówi bardzo wiele na temat ucisku i prześladowania. I to możemy czytać w poprzednim rozdziale, w końcówce poprzedniego rozdziału. Uczniowie, którzy słuchali to, uczniowie, którzy nie bardzo rozumieli, dokąd Jezus zmierza i jak zakończy się Jego misja, którzy nawet wręcz odradzali Go, kiedy mówił o śmierci, kiedy mówił o ukrzyżowaniu. Odradzali Mu taki sposób myślenia. Teraz są w sytuacji, w której być może nie zdają sobie jeszcze sprawy, że oto nadszedł już, czy nadchodzi już koniec. Ale ten sam mistrz i nauczyciel, który przed chwilą mówił o ucisku, przed chwilą mówił jeszcze o trudnościach, jakie będą przeżywali jego uczniowie na tym świecie, zwraca się wprost w modlitwie do swojego Ojca i mówi: teraz uwielbi swojego Syna. Tak jakby chciał powiedzieć: Ojcze, oto kończy się czas mojej posługi. Kończy się czas, w którym pozwoliłeś mi i zechciałeś, abym
помочь людям, с помощью этого Бога. А теперь приходит час уверения. Я лишь тебе уверяю. Який спосіб Ісус увірив у своєго Отця? Перед усім через факт, що виповнив святу волю, яку Отець мав в стосунку до своєго Сина. Оголосив, що Бог завіра з чоловіком нове примір'я. Оголосив, що Бог хоче чоловікові пробачити його вину. Оголосив, що Бог не зна границ своєї милості, не зна границ своєго милосердя. І через Сина, którego posyła na śmierć, chce z człowiekiem nawiązać nowe przymierze. Przymierze miłości, przymierze przebaczenia. I Jezus to wszystko spełnił. Wszystkie słowa, możemy czytać o tym, Jezus mówi, wszystkie słowa, które mi dał Ojciec, przekazałem wam. Nic nie zostawiłem dla siebie, niczego nie zataliłem, niczego nie schowałem przed wami, ale wszystko, co mi dał Ojciec, co mi Ojciec przekazał, przekazałem wam. Jeżeli chcemy być uczniami Jezusa Chrystusa, to jedynym naszym pragnieniem powinno być uwielbić Ojca. Uwielbić żywego Boga. Uwielbić Go poprzez wykonywanie Jego świętej woli w życiu każdego z nas. Bez względu na okoliczności, na miejsce, na czas i bez względu na koszt, jaki trzeba będzie ponieść. Jezus nie zatrzymał się w swoim pragnieniu uwielbienia Ojca. Uwielbi mnie, tak jak ja Ciebie uwielbiłem. Tak jak ja Ciebie uwielbiłem. Co mógł zrobić Ojciec? Ojciec mógł zrobić tylko jedno. Ojciec mógł dotrzymać słowa, które dał. A to słowo brzmiało, ja oddaję swojego Syna za życie świata. Tak jak Syn się nie cofnął, tak i Ojciec się nie cofnął. Jeżeli szukamy w swoim życiu chwały, jeżeli szukamy w swoim życiu wywyższenia, to jest tylko jedna droga. To jest droga przez posłuszeństwo do naszego Boga. Przez miłość, jaką mamy mieć dla naszego Boga. Przez całkowite oddanie się naszemu Bogu. Przez powiedzenie Bogu, nie moja wola, ale Twoja wola niech się dzieje. Tak jak my będziemy wielbili Ojca, tak i On, przyjmując nas do swojej chwały, wywyższy nas i uwielbi nas. Nie ma innej drogi. Jeżeli ktoś szuka swojej własnej chwały na tym świecie, jeżeli ktoś buduje swoją własną chwałę na tym świecie, kimkolwiek byłby, jakichkolwiek pięknych słów by używał, ale jeśli to jest droga na skróty, droga, którą sam sobie wyznacza, Bóg nigdy tego nie przyjmie. I nawet gdyby użył najwspanialszych słów, i nawet gdyby cuda czynił w imieniu Jezusa, to Jezus mówi, że któregoś dnia on stanie przed nim i powie, Panie, w Twoim imieniu demony wyganiałem, w Twoim imieniu uzdrawiałem, a Jezus powie, Ci nie sam. Ja nie wiem, kim Ty jesteś. Chcesz się wedrzeć do mojego królestwa i chcesz to uczynić własnymi siłami. Ale ja wystarczyłem Ci drogę, którą ja sam przeszedłem. To jest droga posłuszeństwa, to jest droga nadziei, to jest droga, którą ja sam wyznaczyłem. A Ty możesz, czy mogłeś iść tylko w moje ślady. Tak jak Ty mnie uwielbiłeś, tak jak ja Ciebie uwielbiłem, Ojcze, tak jak Ty mnie teraz uwielbiłeś. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Co to jest życie wieczne? Dla wielu ludzi, jeśli zadaje mi się takie pytanie, oznacza to bardzo różne rzeczy.
Co to jest życie wieczne? Co znaczy mieć życie wieczne? Czy to oznacza bardzo się starać, aby podobać się Bogu? Czy to oznacza za wszelką cenę wykonywać Boże przekazania? Czy to może oznacza konieczność oddania swojego życia wtedy, kiedy ktoś go zażąda? Tak może być, ale tak wcale być nie musi. Można wszystkie te trzy rzeczy zrobić, a nie mieć życia wiecznego. Jezus mówi, że to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie. Jedynie ktoś, kto poznaje Boga, ma życie wieczne. Właściwie, jeśli będziemy czytali ten fragment w języku greckim, to w tym miejscu nie ma słowa poznali, ale poznawali. Poznanie Boga nie jest aktem jednorazowym. Niemożliwe jest poznać Boga poprzez jeden pakt. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet jeśli znajdziemy się w niebie, to będziemy poznawali Boga przez całą wieczność i nigdy Go nie poznamy. Gdybyśmy poznali Boga do końca, gdybyśmy Go zrozumieli do końca, to okazałoby się, że Bóg nie jest Bogiem. Jeśli człowiek jest w stanie ogarnąć Boga swoim rozumem, to nie ma do czynienia z Bogiem. Ale kiedy człowiek poznaje Boga nieustannie, z dnia na dzień, kiedy mijają miesiące, lata naszego życia tutaj na ziemi, a my Go nieustannie poznajemy, to po pierwsze, nie grozi nam odejście, ponieważ poznając Boga, jesteśmy coraz bardziej w Nim zakochani i coraz bardziej się Nim rozkoszujemy. Staje się dla nas coraz bliższą osobą. Po drugie, nawiązujemy z Nim coraz bardziej, coraz bliższą społeczność. Jeden z wielkich Bożych mężów XIX-wiecznych, a to jest mój ulubiony okres w historii Kościoła, powiedział takie słowa: jeśli ktoś naprawdę pozna Boga, jeśli ktoś naprawdę Go pozna takim, jakim On jest, to nigdy od Niego nie odejdzie. A przecież wielu ludzi lekceważy sobie osobę Boga. Wielu wierzących lekceważy sobie osobę Boga. W jaki sposób? Chociażby w taki sposób, że nie chce żyć świętym życiem. Jeśli poznajemy Boga, to nasza świętość coraz bardziej wzrasta. Jeśli poznajemy Boga, to zaczynamy rozumieć, co znaczy rozkoszować się Panem. Jeśli poznajemy Boga, to staje się ono dla nas coraz bliższą osobą i coraz ważniejszą osobą, coraz bardziej wybiera na nasze życie wpływ. Człowiek, który poznaje Boga z dnia na dzień, nigdy nie jest w stanie się zatrzymać i nigdy nie jest w stanie powiedzieć dosyć. Nigdy nie jest w stanie powiedzieć: już wszystko o Bogu wiem. Już wszystko z Boga się nauczyłem. Jezus już nie ma przede mną żadnych tajemnic. A będzie mówił na odwrotnie: Boże, znam Ciebie coraz bardziej, ale coraz bardziej Ciebie nie rozumiem. Znam Ciebie coraz bardziej, ale widzę, że coraz większy mur jest pomiędzy nami. Widzę, że moja świętość wobec Twojej świętości jest niczym. Człowiek, który poznaje Boga z dnia na dzień, coraz bardziej należy do Boga. Coraz bardziej rozumie, że żyje z łaski. Że nie ma nic, czym mógłby się Panu Bogu przypodobać. Że nie ma ani jednego słowa, którym mógłby Boga zaskoczyć. Nie ma ani jednej myśli, która mogłaby Boga olśnić. Nie ma żadnego uczynku, który byłby zbyt dziwny dla Boga i Bóg mógłby go zauważyć. My nie mamy nic. Wszystko, co mamy, jeśli żyjemy blisko Boga, mamy z Boga.
i coraz bardziej rozumiemy, że bez Niego nie możemy żyć. I coraz bardziej rozumiemy, że gdybyśmy Niego utracili, to utracilibyśmy wszystko. I coraz bardziej rozumiemy, że nie strach nas trzyma przy Bogu, nie strach przed śmiercią, nie strach przed karą, ale miłość. Bo Bóg jest miłością. Chociaż, jak niektórzy mówią, miłość wcale nie jest Bogiem. Niektórzy mówią, że miłość jest Bogiem. Nie. To Bóg jest miłością. Chrześcijanin to człowiek, który w miarę jak poznaje Boga, jest coraz bardziej nim zafascynowany. To człowiek, którego gdy zapytają, kim jest dla Ciebie Bóg, może mówić godzinami. I jeszcze mu zabraknie czasu, aby opowiedzieć, kim dla Niego jest Bóg. To człowiek, którego gdy obudzą w nocy i zapytają, kim dla Niego jest Jezus Chrystus, może mówić godzinami. Może nie przespać kolejnej nocy, a i tak nigdy nie powie do końca, kim dla Niego jest Jezus Chrystus. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest nieustanne poznawanie Boga. A dnia na dzień, z chwili w chwilę. Biblia uczy nas, że mamy wzrastać z wiary. Wiara. A to oznacza, że wiara, którą żyjemy dzisiaj, w dniu jutrzejszym staje się mądrzejsza, staje się bardziej zaangażowana i pozwala nam odkrywać zupełnie nowe przestrzenie w Bogu i pokonywać zupełnie nowe trudności i problemy. Wracać z wiary w wiarę, to znaczy traktować cuda jako coś normalnego, a nie jako cel swojego życia. Traktować Boże dary jako te, które służą mojemu wzrostowi, służą radości i wzrostowi Kościoła, ale nie są celem dla mnie i dla mojego życia. Jest czymś nadzwyczajnym, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy doszli tak daleko w poznawaniu Boga, że już nie tylko nie mogą, już nie chcą wrócić. Już świat nie ma dla nich żadnego znaczenia. Owszem, korzystają z tego, co oferuje życie na tym świecie. Korzystają z pięknego słońca, ze wspaniałych lasów, korzystają z odpoczynku, korzystają ze wszystkiego, co jest dobre, na co Bóg wyraża zgodę, ale rozumieją, że to nie ma większej wartości, ponieważ Bóg i tak któregoś dnia zwinie niebiosa i ziemię i uczyni wszystko nowe. To wszystko przeminie. Wszystko przeminie. Ale więc nie ma do czego twojego serca. Ale Jezus powiada, ja Cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, a mnie wykonał. A teraz Ty mnie uwielbił, Ojcze. U siebie samego tą chwałą, którą miałem u siebie, zanim świat posłał. Jezus był świadomy tego, skąd przyszedł, po co przyszedł i dokąd powraca. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na pewną niezwykłą cechę, która dotyczyła życia i służby Jezusa. Mianowicie Jezus był świadomy od początku służby, że ona zakończy śmiercią. Trzykrotnie zapowiadał to swoim uczniom. Oni trzykrotnie odrzucali jego scenariusz przyszłości. Piotr śmielił się wręcz powiedzieć, Panie, to na pewno dla Ciebie.
kiedy zobaczymy, jak w Biblii zostały zapisane te fragmenty, w których Jezus zapowiada się na swoją śmierć, zobaczę pomiędzy zapowiedziami śmierci minęły różne wydarzenia, więc wiele miesięcy. Jezus nie doznał nagłego śnienia, że musi w końcu trafić na krzyż. On rozpoczynał ze świadomością, że idzie na krzyż. Kontynuował swoją pracę ze świadomością, że kończy się krzyż i nie wycofał się wtedy, kiedy przyszedł czas, aby umrzeć. Żeby jeszcze bardziej skomplikować tę sytuację, musimy zrozumieć, że On przyszedł na ten świat, opuściwszy najpierw niebo, opuściwszy swoją chwałę, którą miał Ojca. Był w pełni człowiekiem, w pełni Bogiem. Nie było w nim żadnego grzechu najbliższego. I tylko dlatego, jako doskonały człowiek, mógł złożyć ofiarę z siebie samego. I który, kiedy przybijamy go do krzyża i kiedy umierał na krzyżu, wołał: Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś? Dlaczego tak wołał? Dlatego, że Bóg złożył na niego każdy grzech świata. Jezus w momencie śmierci stawał się największym z grzeszników, po to, żebyśmy mogli żyć. Nie umiemy pojąć tego, jaką obrzydliwością jest dla doskonałego Jezusa przyjęcie wszelkiego grzechu, który się dokonał za naszą sprawę i sprawą wszystkich ludzi w historii świata. I nie musimy też tego do końca rozumieć. Ale musimy wiedzieć, że było to ogromną obrzydliwością dla Niego. Bóg odwrócił, Ojciec odwrócił od Niego swoją twarz, aby Syn umarł na krzyżu. To wszystko było, tego wszystkiego Jezus był świadomy i nigdy się z tego nie wycofał. Jeśli On mówi o tym, że chce, że uwielbił Ojca, to mówi o tym, że był świadomy tego, do czego Ojciec go przeznaczył. Ale jednak nigdy nie powiedział Ojcu nie. Wtedy, kiedy miał umrzeć, modlił się i mówił: Ojcze, jeżeli to jest możliwe, to odsuń ode mnie ten chleb, ale nie moja wola. Twoja wola mi się stała. Wiemy, że wola Ojca była, aby u nas i nas zbawił i ratował. I tak się stało. Powinien dla nas być wzorem. On, Boży Syn, powinniśmy być świadomi w swoim życiu, dokąd zmierzamy, kim jesteśmy i co jest celem mojego życia. Jeśli byśmy dzisiaj zadali sobie pytanie, jeśli ktoś zadałby nam pytanie, po co żyjesz? Co jest celem twojego życia? Jak byśmy odpowiedzieli? Pewnie gdyby to było publiczne pytanie, gdyby trzeba było publicznie powiedzieć, to większość powiedziałaby: żyję dla Boga i moim celem jest, aby któregoś dnia znaleźć się u boku mojego Pana, ta wieczność. Ale wtedy padłoby inne pytanie. Co robisz, żeby tak się stało? Czy postępujesz tak, aby właśnie w twoim życiu to wszystko mogło się spełnić? Jakże wielu wierzących niestety nie wie, po co żyje. I niestety nie wie, jaki jest cel życia. Jakże wielu ludzi wierzących jest rozdartych w sercu i chciałoby żyć trochę światem, a trochę Bogiem. Jak ma się realizować to wielkie zadanie życia wiecznego, które polega na poznawaniu Boga, skoro tak wielu nie potrafi podjąć tej pierwszej i najważniejszej decyzji? Jeśli myślimy, no
Przecież to chyba jest nie tak. Przecież jesteśmy zbawieni. Przecież jesteśmy dziećmi Bożymi. To ja odpowiem, ja nie jestem Panem i Bogiem, żeby kogokolwiek osądzać. Ale zadaję pytanie głośno i wszędzie tam, gdzie mnie zapraszają. Dlaczego jest Pan Bóg jest, skoro twierdzimy, że jesteśmy wierzący? Skąd kłótnie i spory? Skąd odmowy i plotki? Skąd grzech i zło, które czasami nawet jest niezauważane, nie nazywane po imieniu? Gdzie jest świętość, do której Bóg nas przeznaczył i której Bóg od nas żąda? Świętym bądźcie, bo ja jestem święty. Nie ma żadnej pośredniej formy. Jest oczywiście ten proces dowodzenia, czyli uświęcenia. Ale celem jest świętość. Bezwzględna świętość wobec Boga. Na przykładzie Jezusa widzimy, że On bardzo dobrze wiedział, do czego Bóg go przeznaczył. Bardzo dobrze wiedział, w jaki sposób ma realizować Boży zamiar. Nigdy się z tego nie wycofał. Bóg jest tak łaskawy i miłosierny, że rozumiejąc, że jesteśmy słabi i upadamy, dał nam możliwość, abyśmy zawsze, w każdej chwili mogli wrócić do Niego. Pierwszy list Jana, rozdział 1, 9 werset, uczy nas, że jeśli popełnimy grzech, możemy przyjść przed Jego oblicze, możemy wyznać ten grzech i Bóg nas usprawiedliwi, oczyści z wszelkiej nieprawości. A więc nie ma powodu, żeby ustawać w grzechu, nie ma powodu, żeby rezygnować. Nie ma powodu, aby usiąść sobie gdzieś na boku i przeczekać trudne czasy. Nie ma takich powodów. Bóg wszystko przewidział, ponieważ On wie o człowieku więcej, niż człowiek wie o sobie. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. To, do czego Chrystus prowadził swoich uczniów, to aby objawić im, kim naprawdę jest Bóg. To może brzmieć dosyć dziwnie, kiedy zrozumiemy, że mowa jest o Izraelitach, o Żydach. Jeśli ktoś w tym czasie znał Boga, to właśnie Żydzi. Jeśli ktoś w tym czasie znał Boże prawo, to właśnie Żydzi. Jeśli ktoś w tym czasie mógł być uznany za Boży naród, to właśnie Izrael. A jednak Chrystus mówi, ja objawiłem, kim naprawdę jesteś. Ja mu objawiłem. Oni byli Twoimi i Ty mi ich dałeś. Ja im przekazałem Twoje słowa. Przekazałem im wszystko, co pochodzi od Ciebie. Jak trudno było Izraelitom przyjąć Chrystusa jako Zbawiciela, nie musimy bardzo się przekonywać. Wystarczy czytać Ewangelię, Dzieła Apostolskie i zobaczyć, jak trudno było Izraelitom przyjąć, że Jezus jest Mesjaszem, że jest posłany od Boga. Kiedy słyszymy słowo faryzeusz, to w takim potocznym rozumieniu utarło się, że to jest ktoś bardzo fałszywy, to jest ktoś zakłamany, to jest ktoś zły. Otóż chcę powiedzieć, że to jest nieprawda. Faryzeusze byli elitą religijną Izraela. To byli ludzie, którzy byli wzorcem do naśladowania. To byli ludzie, którzy bardzo gorliwie starali się służyć Bogu. Którzy byli bardzo drobiazgowi w swojej religii,
Ale wielu z nich naprawdę kochało Boga. I święt twierdzi, że przez 2000 lat Kościoła, istnienia Kościoła, było wielu chrześcijan, którzy nie dorośli do wiary, jaką posiadali faryzeusze. A jednak ci ludzie nie rozpoznali Chrystusa. A jednak ci ludzie przedłożyli tradycję i przedłożyli swój sposób myślenia o Bogu ponad samego Boga. Takie niebezpieczeństwo grozi każdemu człowiekowi. Nie ma ludzi, których to niebezpieczeństwo mogłoby nie dotknąć. Dlatego tak niezwykłą rzeczą jest możliwość, aby czytać Boże Słowo, które pochodzi od samego Boga. Dlatego tak niezwykłą rzeczą jest posiadanie przez nas poselstwa Chrystusa w takiej formie, jaką mamy przed naszymi oczyma. I z tego poselstwa Chrystusa możemy się dowiedzieć, jaki naprawdę jest Bóg. Bóg jest istotą, która dała siebie poznać w Jezusie. Dopiero w Jezusie. Jezus mówi, kiedy na mnie patrzycie, widzicie Ojca. Kiedy mnie słuchacie, słuchacie Ojca. Kiedy ja coś czynię, to właśnie czyni Ojciec. Każdy, kto patrzył na Jezusa, każdy, kto widział Jezusa, każdy, kto słuchał Jezusa, mógł zobaczyć, jaki jest naprawdę Bóg. Bóg, w którego oni sami wierzyli, lub Bóg, w którego wierzyły całe pokolenia Izraela. A jednak ten obraz Boga, który był w ich sercach, był bardzo daleki od tego obrazu Boga, który przyszedł w Jezusie. My być może mamy własny obraz Boga. Gdzieś w swoim sercu. Gdzieś wyniesiony być może z naszych domów. Gdzieś wyniesiony być może z naszych przekonań, tradycji. Ale Biblia podaje nam jedyny, godny zaufania i godny wiary obraz Boga. Boga, który jest pełen miłosierdzia, pełen przebaczenia. Boga, który miłuje człowieka do niepojętej wręcz nieskończoności. Ale jest to też obraz Boga, przed którym aniołowie twarz zakrywają. Jest to też obraz Boga, który, przed którym Jan, dający go bardzo dobrze, upada na twarz. Jest to też obraz Boga, przed którym pierzcha wszelkie stworzenia. My z takim Bożym mamy do czynienia i On nam na to pozwolił. Wielu ludziom wydaje się, że przychodząc do Kościoła zrobili Panu Bogu wielką łaskę. Wielu ludziom wydaje się, że przychodząc do Kościoła zrobili wielką łaskę i przyjemność pastorowi starszym. I za to powinni być doceniani. Otóż nic bardziej mylnego. Znaleźliśmy się w Kościele z łaski. To łaska Boża sprawiła, że możemy być w Kościele. To łaska Boża sprawiła, że możemy żyć z naszym Bogiem. To łaska Boża sprawiła, że możemy do Boga się zwracać. Że mówimy, że możemy mówić do Niego, że możemy wznosić nasze modlitwy. To łaska Boża sprawia, że nasze słabości nas nie doprowadzają do upadku. To łaska naszego Boga sprawia, że On nas podtrzymuje, a wtedy, kiedy już nie mamy sił, niesie nas na własnych ramionach. To miłosierdzie naszego Boga sprawia, że On nie wylewa na nas swojego gniewu, ale patrzy na nas przez krew Jezusa. Gdzie jest powód do dumy i gdzie powód do tego, żeby uważać siebie za kogoś nadzwyczajnego? Jesteśmy nikim przed Nim. On chciał i nazwał nas swoimi dziećmi.
to jest Jego wola i Jego prawo. Możemy z tego powodu się cieszyć i radować. I możemy Go wielbić z tego powodu. Ale świadomi tego, że nie zależy to w ogóle od nas. Być może niektórych rozczaruje, ale są wielu ludzi, którzy przyszli do kościoła i później mówili tak. A ja myślałem, że kościół jest taki, taki, taki. Oczywiście zawsze myśleli, że kościół jest lepszy niż okazał się w rzeczywistości. A ja wtedy mówię, wiesz co, bracie czy siostro, kiedy ciebie tutaj nie było, to kościół miał tyle mniej problemów, o ile ty przyniosłeś, czy przyniosłeś ze sobą do tego kościoła. Każdy z nas, przychodząc do kościoła, przynosi do tego kościoła swoje własne grzechy i swoje własne problemy. Świadomość tego, że jestem zbawiony z łaski i żyję z łaski i Bóg traktuje mnie miłosiernie, powinna raz na zawsze zamknąć moje usta w jakiejkolwiek krytyce, w jakimkolwiek złym traktowaniu swoich braci i sióstr wierzyć. Nie mówię tutaj o tym, że trzeba być ślepy na grzech. To jest zupełnie inna sprawa, inny temat. Bóg mnie, Bóg ciebie zbawił i z łaski przyprowadził za rączkę do tego kościoła i powiedział ci, to jest twoja rodzina. Tutaj masz wzrastać, tutaj masz służyć, tutaj masz być poddany mojej dyscyplinie, tutaj masz przygotować się na wieczność. Jeśli zmarnujesz ten czas, niestety mogę ci kiedyś powiedzieć, nie znam cię. Ale chcę ci powiedzieć, że czekam na ciebie z tęsknotą i mam dla ciebie nagrodę w niebie. Jeżeli chcemy być w pełni uczniami Chrystusa, to musimy szukać tego jak Jezus, Bożej chwały. I szukać tego jak Jezus, możliwości wypełnienia Bożej woli. Nie za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi. Oni są twoi. Wcześniej w 15 rozdziale, 16 wersecie Jezus powiada, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje. I uwielbiony jestem w nich. Ja za nimi proszę, nie za światem. Dlaczego Jezus prosił za nimi i dlaczego Jezus stawia się za nami? Nie wiem, co ludzie myślą. Ale wygląda na to, że niektórzy myślą, że są tak wartościowi, że Jezus aż musi za nimi nieustannie zabiegać. Prawda jest inna. Prawda jest taka, że jak mówi werset 16, Jezus nas wybrał. Była Jego wola. Nikt na to nie odpłynie. Nikt mu niczego nie doradzał. Nikt go nie przekonywał. My swoim życiem na pewno go nie przekonaliśmy i my swoim życiem na pewno go nie zachęciliśmy do tego, żeby nas wybrał. To była Jego wolna wola i Jego decyzja. I dobrze jest, kiedy człowiek pamięta o tym. To jest bardzo uzdrowieńcze dla wszystkich, którzy uważają siebie za kogoś nadzwyczajnego. Jesteśmy przez Niego wybrani. Ale nie tylko nas wybrał.
Jezus nas wybrał i Jezus jednocześnie nas do czegoś przeznaczył. Nie tylko nas wybrał. On nas przeznaczył, abyśmy szli i wydawali owoc. Dzisiaj są czasy, w których bardzo modna jest demokracja. Ja głośno deklaruję, jestem antydemokratą. To jest najgorszy pomysł, jaki padł ludziom do głowy. Dlaczego? Dlatego, że Biblia nie przewiduje demokracji. Biblia przewiduje, że mamy wszyscy być równi przed jednym Bogiem. Mamy tylko jednego króla. I jeśli każdy z nas wypełniałby zadania, które Bóg nam wyznaczył, żylibyśmy spokojnie i szczęśliwi na cały dzień. Zauważmy, że Jezus nie przyjął, nie rozpoczął z uczniami dyskusji. I nie pytał się Jana, Piotra, Jakuba: słuchajcie, a co wy byście chcieli robić? Do czego czujecie się najbardziej przeznaczeni? Może powiecie mi, co macie takiego dobrego, co można było wykorzystać. Nie znajdziemy nawet śladu takiego myślenia i takiej dyskusji. Król mówi: ja sobie życzę. I król mówi: ja ciebie wybieram. Jeśli się tobie to nie podoba, to ja nie będę się przed tobą sprawiedliwiał, bo to ja jestem władcą. A my mamy do czynienia z największym władcą, z największym panem i z największym królem, jaki kiedykolwiek dał się objawić człowiekowi. I ten król powiedział: ja ciebie wybieram. Nie masz nic do powiedzenia. Dzisiaj, kiedy jedliśmy obiad u Piotra, bardzo mi się podobała pewna sytuacja. Nie wiem, czy tak zawsze jest, ale Paulina nie chciała jeść mięsa, mówi, że nie lubi. Piotr mówi: masz jeść mięso. Bo tata ma zawsze rację. A ona mówi: ja nie lubię jeść mięsa. A ja mówię: nikt cię nie pytał, czy lubisz. Ty dostałaś polecenie, masz zjeść mięso. I podobało mi się to, że ona, kręcąc nosem i robiąc różne dziwne miny, zjadła to mięso. Bo uznała autorytet. Nikt nas nie pyta, czy my pewne rzeczy lubimy, czy nie. To nie jest w ogóle ważne. Bóg nie pyta, czy ja lubię to, czy owo. Bóg mówi: wybrałem cię i przeznaczyłem cię. Masz przynosić owoc. To sprytniejszy zapyta: a jaki to owoc? Tak jak byli tacy sprytni, którzy pytali: a który to mój brat? Po co? Po to, żeby nie miłować, nie dać z siebie najwięcej. Jaki owoc? O, Biblia mówi o bardzo wielu owocach. Dam dobrą radę takim, którzy takie pytania zadają. Nie pytajcie, jaki owoc. Bo jak się dowiecie, ile tego owocu trzeba przynieść, no to będzie trochę problemu. Przynoście owoc i ufajcie, że Bóg przygotuje was do tego, żebyście wydawali ten owoc według waszego powołania. Być może ktoś z nas powie tak, czy to myśli, bo już nie powie: chciałbym przynosić owoc. Ja nawet będę przynosić owoc. Ale mówię, jak ja to mam zrobić, skoro akurat tego brata i tej siostry wręcz nie znoszę, a ja muszę z nimi pracować. Wróćmy do tekstu biblijnego. Bóg nie mówi ci, że masz kogoś lubić czy nie. Masz przynosić owoc. Masz przynosić owoc. Jaki to jest owoc? Miłuj swojego brata czy siostrę. Co to znaczy miłować? To znaczy być do jego dyspozycji. No, ale ja go nie lubię. Ale nikt cię nie pyta, czy ty kogoś lubisz, czy nie. To jest zła odpowiedź, bo takiego pytania nie było. Masz miłować. A miłować oznacza
siebie samego traktować gorzej niż tego nielubianego przez ciebie brata i siostry. Co w tym momencie? Są dwa wyjścia. Możesz powiedzieć, ale mnie to nie interesuje. Masz prawo tak powiedzieć, ale już nie idziesz Bożą drogą. Możesz powiedzieć, Boże, ja nie lubię tego człowieka, ale ja go będę tak miłował, jak tylko Ty pozwolisz mi na to. Może go kiedyś powiem. Czy Jezus nas wszystkich bardzo lubił, a szczególnie za to, że tak obficie grzeszyliśmy? Gdzie byliśmy rok temu, 10 lat temu, 5 lat temu? Kiedy patrzę na mój zbór, bo waszego nie znam, to wiem, że ten był narkomanem, ci byli alkoholikami, jeszcze inni rozbili swoje rodziny, zniszczyli swoje życie. Za co powinienem ich lubić? Oni naprawdę starali się o to, żeby Bóg ich lubił. Bóg ich wybrał takim, jakim był. Bo Bóg ich kochał przez Jezusa takim, jakim byli. I patrzył na nich przez Chrystusa. To jest dobra rada dla nas. Patrzmy na wszystkich przez Chrystusa. Chrystus umarł nie tylko za mnie, ale umarł też za tych nielubianych przez Ciebie braci i nielubianych przez Ciebie siostry. Dlaczego mówię o tym w lubieniu i nielubieniu? Dlatego, że to jest przyczyna wielu problemów Kościoła. I to jest przyczyna, dla której wielu Kościoła nie może się objawić w Duchu Świętym. Ale pamiętaj, grozi się niebezpieczeństwo. Jeśli się nie będziesz odbijał, to grozi Ci upadek. Bracia i siostry, nie ma chrześcijaństwa bez zaniesienia kosztów. Nie można być uczniem Chrystusa, jeśli nie chce się zapłacić odpowiedniej ceny. Niech nikt nie wierzy, że może być inaczej, bo jeśli ktokolwiek tak myśli, to jest w błędzie. Jeśli spojrzymy do Bożego Słowa, jeśli spojrzymy w historię Kościoła, to zobaczymy, że wszyscy, którzy chcieli żyć świętym życiem, którzy poważnie potraktowali Pana Boga, musieli zapłacić cenę. To nie zawsze była cena śmierci, nie zawsze cena ukrzyżowania. Często to była cena niezrozumienia przez innych, odrzucenia przez najbliższych. Często to była cena niesłusznych oskarżeń. Czasami kończyło się tym, że ludzie rzeczywiście cieszyli się powszechnym szacunkiem i byli traktowani w niezwykły sposób, ale czasami kończyło się więzieniem, śmiercią. 11 rozdział listu Hebrajczyków mówi nam o bohaterach wiary, którzy zostali potraktowani przez świat bardzo źle. Czasami przez własny naród, czyli przez Boży lud. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. A ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu moim, w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. I przeskoczymy do 21 wersetu, aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Dotykamy jednej z najbardziej bolących spraw chrześcijaństwa. Dotykamy problemu jedności. I chcę od razu rozwiać
wszelkie misje na ten temat. Jest tylko jeden rodzaj jedności akceptowany przez Boga. Jaki? Zapisano go w 23 wersecie. Jawi, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Bogu nie chodzi o jedność, ale Bogu chodzi o doskonałą jedność. A to jest zupełnie coś innego. Możemy się umówić, że będziemy jedno. Możemy podpisać nawet odpowiednie dokumenty. Ale to nie będzie miało nic innego z Bożą jednością. Bóg mówi o doskonałej jedności. Z czego ona wynika? Z czego wynika doskonała jedność? Wynika po pierwsze z tego, że Bóg jest obecny w życiu tych, którzy są Jego uczniami. Po drugie, wynika z tego, że ci ludzie są napełnieni Bożą obecnością. Że wśród tych wszystkich ludzi i w nich samych przebywa ten sam Bóg. Wtedy ci ludzie nagle zaczynają się sami orientować, że pomiędzy nimi nie ma przeszkód. Że każda sprawa znajduje rozwiązanie w pokoju i miłości. Że każdy gniew może znaleźć natychmiastowe ukojenie. Jeśli jeden i drugi zwróci się w tym samym duchu, do tego samego Boga. Jeśli jeden i drugi tą samą miłością potraktuje się do nas. To jest doskonała jedność. To jest jedność, która była cechą Ojca, która jest cechą Ojca i Syna. Jezus mówi, kiedy ja do was mówię, to tak, jakby do was Ojciec mówił. Gdy ja działam, to Ojciec działa. Ja daję wam swoje słowo, ale to moje słowo jest jednocześnie słowem Ojca. Doskonała jedność. A przecież Ojciec i Syn nie byli jedną osobą. My nie musimy być jedną osobą, żeby mieć doskonałą jedność. Kościół to wiele osób. Kościół to tysiące, miliony ludzi, których Bóg gromadzi w imieniu Jezusa. Jezus mówi, modlę się o to, Ojcze, żeby oni byli jedni. Modlę się o to, żeby oni byli w swojej jedności doskonali. I żeby świat poznał, że to wszystko robi do Ciebie. Wszyscy, którzy należą do Jezusa Chrystusa, którzy są wypełnieni Jezusa Chrystusa, stanowią cząstkę Kościoła Chrystusowego. Mają to samo serce, ponieważ to jest serce Jezusowe. Mają tę samą miłość, ponieważ to jest miłość Jezusowa. Mają tę samą cierpliwość, ponieważ to jest cierpliwość Jezusowa. Mają tę samą dobroć, bo to jest dobroć Jezusowa. Mają tę samą mądrość, ponieważ to jest mądrość Jezusowa. Zgodzimy się do tego, że Bóg jest miłością. Chociaż jak mówiliśmy wcześniej, miłość nie zasługuje na to, żeby określić ją innym Bogiem. Ale Bóg miłością jest. Jest pewien fragment Bożego Słowa, który znakomicie jest znany. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13. I chciałbym, żebyśmy czytając go, zamienili, przeczytamy całego tego fragment, zamienili słowo miłość na słowo Jezus. Mamy do tego pełne prawo. Ponieważ miłość bez Jezusa nie funkcjonuje. To miłość jest w Jezusie, miłość pochodzi od Jezusa. Od trzeciego wersetu.
i choćbym rozdał całe moje imienie, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a Jezusa bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Jezus jest cierpliwy. Jezus jest dobrotliwy. Jezus nie zazdrości, Jezus nie jest chełpliwy, Jezus nie nadyma się. Jezus nie postępuje nieprzystojnie. Jezus nie szuka swego. Jezus nie unosi się. Jezus nie myśli nic złego. Jezus nie raduje się ze sprawiedliwości. Ale Jezus raduje się z prawdy. Jezus wszystko zakrywa. Jezus wszystkiemu wierzy. Jezus wszystkiego się spodziewa. Jezus wszystko znosi. Miłość Jezusa nigdy nie wstaje. Taki jest nasz Pan. On tak nas traktuje. On tak o nas myśli, tak o nas zabiega. Jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, co On dla nas uczynił i co czyni, to o co mamy toczyć boję i o co mamy toczyć sporo. Kto śmiałby w zgromadzeniu świętych, którzy są wypełnieni Jezusem Chrystusem, zniecić jakikolwiek spór? Dlaczego? Jest jeden powód, dla którego nikt tego nie zrobi. Bo jest wypełniony Jezusem Chrystusem. A Jezus nie wie, nie pozwoli. Jezus nie prowadzi do rozłamu. Nie niszczy społeczności ze swoimi dziećmi. Nie traktuje źle swoich przyjaciół. Nie mówi i nie myśli źle o swoich dzieciach. On nieustannie zabiega o swoich przed obliczem Ojca. Dlaczego tak robi? Jest jeden powód, dla którego tak robi. Bo my ciągle zawodzimy. Bo my ciągle potrzebujemy Jego wsparcia. My ciągle potrzebujemy, żeby On o nas zabiegał. My bez Niego niczym jesteśmy. Bracie i siostro, Ty bez swoich braci i sióstr jesteś narażony czy narażona na straszliwe niebezpieczeństwo. Kościół nie jest jednoosobowy. Kościół jest całym ciałem. Mówię wam, co mi ogromne smutki wagania, kiedy się patrzę na różne zbory, a w różnych jestem i w różnych mogę przemawiać. Mianowicie w wielu zborach, myślę, we wszystkich zborach, chciałbym, żeby was tak nie było, ale nie wiem. We wszystkich zborach mówi się o niektórych osobach bardzo źle. Mówi się, że to jest ta słaba część zboru. Mówi się o tym. I składa się ciężar na tych słabych dzieci. A wiecie, co mówi Boże Słowo? Boże Słowo mówi nam, ucząc do Kościoła, że o te wstydliwe członki trzeba zabiegać w szczególny sposób. Boży sposób myślenia jest zupełnie inny od ludzkiego i światowego sposobu myślenia. Jeśli ktoś jest słaby, to wymaga szczególnej troski i opieki. A czego Jezus powiedział o Faryzeuszu, że prostytutki i celnicy wyprzedzają ich do Królestwa Bożego? A to dlatego, że oni słabi byli w stanie pokutować i wyznać swój grzech. I byli w stanie spotkać się z Bożą łaską. A sprawiedliwi, w cudzysłowie faryzeusze, nawet nie dopuszczali myśli do tego, że te prostytutki i ci celnicy mogą być lepsi. Nawet ty
чтобы так не мысли не допускали. А Иисус представил нам такой образ. Мы говорим, что церковник, святой. И застал стул, и плакал, и был до Бога, и не смел даже очи поднять. Обратил все в царство. Mówi, Boże, jak to dobrze, że nie jestem taki, jak ten celnik. I nawet nie wiedział, że wydał na siebie wynik. A gdyby się pomówił, Panie, jak to dobrze, że tak zmiękczyłeś moje serce, że mogę teraz być jak ten celnik, który się modli do Ciebie, który woła do Ciebie, który odbiera teraz od Ciebie usprawiedliwienie. Czy przyszłoby mu w ogóle do głowy tak się pomodlić? Gdyby miał serce Chrystusa, być może tak. Ale nie ma takiego serca. Jakie mamy serce, kiedy patrzymy na te słabe, których życie nie rozpieszczało często, nie chcę nikogo usprawiedliwiać, i dla których obciążenia, które noszą, są tak straszne, że nie dadzą sobie, nie dają sobie z nimi rady w życiu. A nam się wydaje, że to są obciążenia, które w jednym palcu można wnosić. I z czego tu robić problem? Bracie i siostro, gdyby nie Bóg, to byś nie siedziała dzisiaj w tym miejscu, to byś nie był obecny w tym miejscu. Nie nosisz tego obciążenia jednym palcem, ponieważ wszystkie te obciążenia nosi za Ciebie Bóg. Czy Biblia mówi prawdę? Mówi prawdę. A mówi, że Bóg nigdy nie złoży na Ciebie większego obciążenia ponad te, które może złożyć. Nie masz powodu do chwały. Nie masz żadnego powodu do chwały. Dajesz sobie lepiej radę w życiu? Nie, nie Ty sobie dajesz lepiej radę w życiu. To Bóg pozwala Ci, abyś w życiu dawał sobie radę inaczej, być może lepiej. Ale to nie Twoja zasługa. Nie masz się czym chełpić. Nie masz się czym chełpić. A na pewno nie przed Bogiem. Może się chcesz chełpić przed braćmi, siostrami? Spróbuj. A zobaczysz, jak Bóg się odpowie. Nie mamy prawa niszczyć jedności, którą sam Chrystus chce nam dać i w której sam Chrystus chce być obecny. Nie jesteśmy od siebie ani mądrzejsi, ani głupsi, ale wszyscy stanowimy pewną jedność, w której Bóg prostotę jedno, a bogactwo poznania innych zbiera w jedno, ale wszystkich oddzielić go. Bóg zbiera w Kościele różnych ludzi, i biednych, i bogactwo. To, co niestety zauważam w Kościele, to to, że bogaci nie usługują swoim bogactwem biednym, a biedni zawzięcie za złością bogatym. Ani jedni, ani drudzy nie wypełniają zadania, do którego Bóg przygotował. Jesteśmy jedno. Kiedy nasze ciało źle funkcjonuje, to nie mamy do niego pretensji. Tylko ręce, nogi, głowa, wszystkie elementy naszego ciała robią wszystko, aby ten jeden człowiek, który jest chory, poddać terapii i uzdrowić go. Czy ktoś, kto ma chorą rękę, drugą ręką obcina sobie tą chorą i mówi, nareszcie pozbyłem się kłopotu? Nie. Nikt przy zdrowych zmysłach tego nie zrobi. Powinniśmy wszystko uczynić, aby zachować jedność. Bo ona nie zależy od naszego widzimisię, ale została nam dana jako pewien dar.
została nam dana dlatego, że Bóg tak chce. Dlaczego? Dlatego, że to jest dobre dla nas i dlatego, że to jest potrzebne, aby świat mógł zostać zbawiony. Aby patrząc na nas, świat mógł powiedzieć prawdziwie to, co się dzieje pośród nich. To wszystko zależy od Boga. I to wszystko jest Bożym dziełem. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałaś. I strzegłem, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. W tej modlitwie, w tych słowach Jezusa zawarte jest pewne ostrzeżenie. Jezus mówi: Ojcze, nikt, kogo mi dałeś, nie zginął. Ale zginął ten, który był synem zatracenia. Zginął Judasz. Kiedy będziemy uważnie czytali Ewangelię pod kątem posługi Judasza, to przekonamy się, że Jezus traktował Judasza bardzo dobrze. Ostatnia wieczerza pokazała nam, że Jezus traktował Judasza lepiej niż innych. Dlaczego? Próbując ustalić, jak się dzieli uczniowie, a jest to możliwe, w odniesieniu do Jana i Judasza właśnie, ponieważ Jezus do nich bezpośrednio zwracał się z chlebem i z kielichem, bez wątpienia należy stwierdzić, że Judasz był tym, który leżał u boku Jezusa. Leżał, ponieważ oni nie siedzieli do wieczoru, tylko leżał na jednym boku. No tak spożywano posiłki. Jan leżał, opierając głowę o pierś Jezusa, a z drugiej strony leżał Judasz. To było wyróżnienie. To była ostatnia wieczerza, ostatni posiłek Pana i Jezusa. Do końca można powiedzieć, że do końca Jezus dawał Judaszowi szansę. Judasz widział te same cuda, słowem tych samych kazań. Był obecny przy nadzwyczajnych wydarzeniach, a jednak nie uwierzył. A jednak jego myślenie o Jezusie, jego myślenie o tym, kim powinien być Mesjasz, całkowicie rozwinęło się z rzeczywistością. To jest ostrzeżenie. To jest ostrzeżenie dla nas wszystkich. Niebezpieczeństwo grozi każdemu z nas. Wedle dobrej zasady chrześcijańskiej apologetyki nigdy nie mów nigdy. Jeśli dojdziesz do wniosku, że tobie nigdy nie grozi to czy owo, to już upadłeś. To już upadłeś. My nie stoimy o własnej mocy, ale stoimy w mocy Jezusa Chrystusa. Jesteśmy bezpieczni nie własnym bezpieczeństwem, ale mocą samego Ducha Świętego. Jesteśmy zabezpieczeni przed Bożą sprawiedliwością nie naszymi uczynkami dobrą życia, ale krwią Jezusa Chrystusa, która jest taką ścianą zabezpieczającą nas przed sprawiedliwym Bożym wyrokiem. Judasz tego wszystkiego nie przyjął. Zginął. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. My nie jesteśmy z tego świata. Czy
разумеется, это значит наименее точно следующего. Способ жить этого свята я вам покажу. Способ мечтать этого свята я вам покажу. Мудрость этого свята я вам покажу. Должение этого свята не сон наш. Что значит практика? Практика значит, что свят, в котором живе, есть место моего часового события. Я не вяжу с этим местом своего жития и своей надежды. С веру поводу. По-перше, потому что Бог так повечал. По-друге, потому что моим правдивым чувством есть небо. По-третье, потому что Бог может не видеть поблажь до себя. И эта листа может быть еще бардзо, бардзо много. Иисус говорит, Ойче, не модлю się о то, чтобы их забрал с этого света. Мы jesteśmy тут потребны. В Казанию на Górze Иисус говорит, что мы jesteśmy солом этого света. Jesteśmy światłem этого света. Допоки на этом свете есть światło Христово. Допоки на этом свете есть соль Евангелия. Wielu ludzi jeszcze ma nadzieję i wielu ludzi jeszcze ma szansę. Ale kiedy tego zabraknie, ten świat na krótką chwilę pogrąży się w całkowitych ciemnościach. I zapanuje, na krótką chwilę zapanuje antychryst. To będzie krótka chwila triumfu szatana. Ona będzie bardzo krótka. My mamy na tym świecie złożyć świadectwo. Jezus nie modli się, aby Ojciec zabrał nas do świata. Ale modli się, żebyśmy byli na tym świecie wierni. Żebyśmy na tym świecie żyli świetnym życiem. Bo tylko takie życie jest światłem i tylko takie życie jest solą. Świat nas nienawidził, ponieważ świat będzie nienawidził wszystkiego, co będzie dla niego oskarżenie. Świat będzie nienawidził wszystko, co będzie mu pokazywało, że jest w godzie, że jest w śmierci i w całkowitym upadku. My nie mamy nic innego z tym światem. Chociaż żyjemy na tym świecie i możemy mieć realny wpływ na to, co dzieje się na tym świecie. I wreszcie fragment, który mówi: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną. Byli ze mną, gdzie ja jestem. Aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ponieważ, że kiedy czyta się ten werset, to człowieku serce się aż raduje. Dlaczego? Czy modlitwy Chrystusa były wysłuchane? No, oczywiście, że były. Nikt nie mówi tak. Oczywiście, że były. Były zgodne z wolą Bożą. Były wysłuchane. Ta modlitwa też została wysłuchana. A więc mamy pewność, że jeśli z Nim żyjemy, jeśli jesteśmy Mu wierni, jeśli do Niego należymy, to będziemy tam działać. I nic tego nie zmieni. Ani świat, ani diabeł, ani ludzie, którzy nie są nad nie przychylni. Ani grzech, ani śmierć, ani aniołowie, ani rzeczy ziemskie, ani niebieskie nie oddzielono od miłości Chrystusowej. Uczy nas Boże Słowo. Nic nas nie oddzieli od tej miłości. Nic. Jesteśmy w Jego miłości bezpieczni. Jesteśmy w Jego miłości pewni, że On o nas pamięta.
że On przygotował dla nas miejsce. Że ta podróż któregoś dnia zakończy się uwielbieniem. Zakończy się wywyższeniem. Zakończy się naszym triumfem. Ta podróż trwa dla różnych ludzi albo wiele lat, albo bardzo krótko. Nie mam sądzić, w jakim wieku najlepiej umierać. Nie mam sądzić, kiedy jest ten najlepszy czas, w którym Bóg nas wzywa przed swoje oblicze. On wie. On wie, kiedy jest ten najlepszy czas. Pamiętam taką historię, którą opowiadał ewangelista o nazwisku Kalebi Lechtiny, kiedy był w szkole biblijnej. Trwało to kilka lat. Mieli na swoim roku taką perełkę. Mieli człowieka, który spośród nich był najlepszy, najbardziej święty, najbardziej gorliwy. Jako młodzi mężczyźni czasami się z niego podśmiechiwali, czasami mu dokuczali. Ale jak on sam mówi, to był człowiek bez skazy. To był człowiek, który miał ogromny duchowy autorytet. Był wzorem pokory, wzorem świętości. I któregoś dnia ten człowiek zachorował. Jego pasją było to, aby głosić kazanie. Głosił je z ogromną pasją. Zachorował na chyba z twardymi rościami, już nie pamiętam dokładnie, ale choroba, która szybko postępowała i też bardzo szybko sprawiała, że on tracił władzę do wszystkich swoich członków. On po prostu umierał na niego. Ale nigdy się nie poskarżył i nigdy nie powiedział jednego złego słowa na Boga. Wtedy, kiedy już nie miał się uchodzić, to wsiadał na wózek inwalidzki, wozili go przed nim do mikrofonu i wygłaszał kazanie. A kiedy umarł, to wielu z nich zadawało sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego on? Dlaczego ten człowiek, który był najlepszy spośród nas? I oczywiście to, co on powiedział, było bardzo subiektywne, ale bardzo prawdziwe. Mówicie, kiedy modlił się któregoś wieczoru, to Bóg mu powiedział, on był już gotowy. Czy my jesteśmy dzisiaj gotowi? Czy my jesteśmy dzisiaj gotowi, aby stanąć przed Panem? Czy jest jakikolwiek powód, dla którego moglibyśmy powiedzieć, nie jestem gotowy? Nie jestem gotowy. Jeśli tak jest, to czy nie boisz się, bracie i siostro, że Bóg za chwilę wezwiecie przed swoje oblicze? Jaką masz pewność? Że będziesz żył, będziesz żyła jeszcze tak długo, aby być gotowy. Aby być gotowy. Czyż Jezus nie powiedział, że życie wieczne jest poznawanie Boga? Czy czas, który Bóg ci dał do tej pory, był czasem dobrze spożytkowany? Czy źle? Czy rzeczywiście poznajesz Boga? Czy też cieszysz się po prostu tym, co daje się? A przychodzisz tylko na nabożeństwo? Sam, czy sama nie wiesz, z jakiego powodu. Co kieruje tobą? Strach? A może twoje serce nie zabrało jeszcze pokoju, ponieważ Bóg jeszcze nie objawił się w tym życiu tak, jak On sam tego chce. W tym świecie nie znajdziesz pokoju. Nie znajdziesz nadziei.
еще шукаешь их, а в финансах не знаешь. Завше будешь брал, мало за мало. Еще шукаешь в акцептации, но не люди не знаешь. Завше знаешь так, которые поручили, что ж правда шикарно. Есть только одна надежда. Есть в нем Иисус Христос. Есть только одна дорога. Есть Иисус Христос. Есть только одна правда, подана нам до движения. Есть в нем Иисус Христос. Есть только один родной жизни, который задоволит Бога и дает тебе. Похуй Богу. Есть в том жизни Иисус Христос. Ну, нам благо. Jeśli nas dzisiaj wiele lat i do tej pory zmarnowałeś, czy zmarnowałeś swoje życie, to nie znaczy, że już nie ma nadziei. To znaczy, że jest już ten właściwy czas. Jeśli masz mało, może dopiero rozpoczynasz swoje życie. A świat dzisiaj ma bardzo ciekawą ofertę dla ciebie. Bardzo kolorową. Bardzo głośno. Nie da się uwieść. Kiedy da się uwieść, to zobaczysz po wielu latach, że dojdziesz do wniosku, iż zmarnowałeś, czy zmarnowałeś swoje życie. A wtedy diabeł się gdzieś miał z ciebie. Bo on nie chce twojego domu. On chce tylko jednego. Żebyś nie spędził, nie spędziła wieczności. On jest zazdrosny o twoją pozycję przed Bogiem. Pozycję, którą Bóg dał nam. Ponieważ On zbuntował się przeciwko Bogu. I został w tej pozycji usunięty. Czy jest to właściwy czas, żeby coś zmienić? Jeśli mogę cokolwiek powiedzieć, to jest to ten najwłaściwszy czas. Być może jest to ostatnia chwila. Być może jest to ostatni moment. Chciałbym na koniec jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Przestrzec niektórych przynajmniej pośród nas. Przez wiele lat, kilkadziesiąt lat, Ameryka Południowa przeżywała wielkie przebudzenie i przeżywa do dzisiaj. Nie wiem, czy Kościół w Argentynie czuł się już tak bardzo bezpieczny. Może wzbił się w pychę. Niemniej stało się coś takiego, co mogliśmy obserwować na ekranach naszych telewizorów. Ten kraj jest bankrutowy. Tam dzisiaj wielu ludzi nie ma co włożyć do garnka. I nie łudźmy się. Wśród tych, którzy zbankrutowali, jest też wielu wierzących. Opowiadano mi, podali mi ludzie, którzy byli w Argentynie i widzieli to, że dzisiaj kościoły są pełne. Wiecie, o czym to świadczy? To świadczy o tym, że to przebudzenie, które tam trwało, trwało, dotarło do wielu serc, ale wielu ludzi lekceważyło sobie Panu. Żyli trochę z Bogiem, trochę ze światem. Przynajmniej tak im się wydawało, że tak żyją. Jeśli Bóg ich bardzo kochał, a kochał ich bardzo, to zabrał im to, co było powodem ich wielokrotnego życia z nim. I już nie mieli nadziei. I zwrócili się w jego kierunku. Czy Polska musi też zbankrutować, żeby Kościół zwrócił się do Chrystusa tak naprawdę i na poważnie. Jestem przekonany, że większość nas myśli nie wiem, to się nie zdarzy u nas. Wielu bieżących ludzi w 1939 roku mówiło, nie, no wojna w Polsce, nie. A jednak przyszło. Nie mówię to,
tego, po to, żeby kogoś straszyć. Historia tego świata dostarcza wielu powodów do tego, żeby się bać. Ale też dostarcza wielu powodów do tego, żeby mieć nadzieję. Historia jest tą dziedziną, która bardzo dobrze uczy, ale tych, którzy chcą się uczyć. Historia Kościoła jest bardzo dobrą dziedziną, z której się można nauczyć wielu rzeczy. Zbliżamy się do czasów, w których już nie będzie jutrzejszego dnia. Już nie będzie jutrzejszego dnia. Jest jedna rzecz, powiem Wam szczerze, która mnie przeraża w życiu. Jest tylko jedna taka rzecz. Mianowicie, kiedy mowa jest o czasach sądu, o czasach, kiedy Pan przychodzi, czytamy o tym, iż ludzie szukali śmierci. Ludzie szukali miejsca, gdzie mogliby ich skały zakryć i zabić, żeby nie oglądać tego, co się dzieje. A czy pamiętacie, co tam jest napisane? A śmierci nie było. Nie ma ucieczki od swojego grzechu. Każdy z nas poniesie konsekwencje swojego postępowania. Każdy zbierze to, co sam zasiął. Mamy za swojego Pana kogoś nadzwyczajnego. Mamy tego, który jest twórcą całego świata. On zechciał nas poznać. Zechciał nas nazwać swoimi dziećmi. Zechciał nas powołać do społeczności ze sobą. Zechciał nas umieścić w Kościele. Okazał nam łaskę i okazuje nam ją każdego dnia, abyśmy mogli żyć i przynosić pomoc. Owoc świętości. Czy Bóg kiedykolwiek zmienił swoje zdanie? Biblia jest zamkniętym przesłaniem. Nie ma nic, co można by do niej dołożyć. Ani nie ma niczego, co można byłoby z niej usunąć. Bóg nie zmienił zdania. Mamy być święty. Mamy mu służyć. I mamy poważnie traktować każde jego przykazanie. On stanie nie zmienił, nie zmienił. Jeśli nas wybrał, to on się nie wycofa. Ale on się też nie wycofa z wymagań w stosunku do tych, którzy są wierni. Znam ludzi, którzy mówią, ale po co to wszystko? Już skoro jestem zbawiony, to Bóg przecież nie uczynił nic złego. Ktoś, kto tak mówi, wystawia swoje bardzo ciekawe świadectwo. I wcale nie jestem pewien, czy rozumie to znaczy niezbawiony. Ale jest pewien werset, który zawsze mi kiedy podsłucham. Mówię, no popatrz, co jest napisane. A jest tam napisane, bracia, nikt bez uświęcenia nie ujrzy Pana. Zbawienie jest początkiem. Jest pewnością, że Bóg nas wybrał. Zbawienie jest darem łaski, aktem Bożej łaski. Do Niego nic nie możemy dodać, ani nic nie możemy z Niego uczyć. Ale Bóg nie tylko dał nam zbawienie. Bóg nas przeznaczył dla siebie i Bóg nas chce przemienić i Bóg chce, żebyśmy byli naprawdę święci i żeby Kościół był naprawdę święty, żeby nie tylko nazywać się świętym, ale żeby być świętym, bo tylko taki Kościół będzie miał realny wpływ na ten świat i tylko taki Kościół będzie naprawdę znał Boga tak, jak tylko jest to możliwe tutaj na tym świecie. Mamy być naczyniami, które są uświęcone, oczyszczone, przez które on może swobodnie działać. Bóg nie jest zobowiązany do tego, żeby nas błogosławić za wszelką cenę.
Jeżeli ktoś tak myśli, to się bardzo dzieje. Bóg zobowiązał się, aby nas uczynić swoimi dziećmi w Jezusie Chrystusie. On dotrzymuje swojego słowa. Ale czy ty dotrzymasz swojego? Czy ty zechcesz żyć tak, jak on?